Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Pogrywamy z Simami. Tak, powoli wszyscy wstają i zrobiłam w końcu pokój Fate, tak więc pokażę Wam może od razu, póki się tu światło świeci. więc tak, Fate jako że jest miłośniczką motoryzacji, taką ekscentryczką, to dostała pokój w motory, samochody, autobusy i złamane serca. What the heck? Dobra, nieważne. W każdym razie jedyna taka tapeta, która mi tu pasowała i do jej charakteru. Jakoś tam więc ma tapetę w dziwne rzeczy. Dobra, nieważne. Dała mi też te kołpaki czy inne. Nie, to jest chyba kierownica jedna. To wygląda jak kierownica trochę, dobra, nieważne. Dostała też samochód taki strażacki, jakieś dziwne zabawki, skrzynkę, oczywiście konika. Tutaj ma komodę. No a w drugiej części jakby biureczko, tutaj są książki przydzielone taką ścianką, którą tam znalazłam tak prawie przypadkiem. No i postanowiłam zrobić odcienie, tak swoją drogą zapomniałam zmienić krzesło, teraz zauważyłam, sorry, muszę to zrobić. W każdym razie chciałam, żeby te odcienie były takie mieszane, bo fajnie to całkiem wygląda, jak jest takie ciemne drewno i jasne drewno na jednym, więc wszystkie te meble mają, że tak powiem, jakiś tam odcień ciemnego drewna, jakiś odcień właśnie jasnego. Teraz czekajcie, jak to zrobić. Muszę z biurka zabrać. Ja przepraszam Was, że to robię na nagraniu. W sumie nie powinnam, ale... nie będzie dobra. No, a w sumie można to tak zostawić. Zapiszemy to, okej. No, także tu ma swoje książeczki, ma biureczko. Ona ma chyba największy pokój z nich wszystkich, mi się wydaje, no. No nawet ta ma trochę mniejszy. No i jak widzicie, tutaj powstało też coś nowego, bo z pokoju naszej Zoe, dobrze pamiętam, tak, wróżki, zrobiłam drzwi, żeby miała dostęp do swojego własnego domku wróżek, tylko dla siebie. Dobra, to w sumie tyle. Aha, i jeszcze wykupiłam nagrody, bo... O, świetnie. Duch Alex nam chodzi. Wykupiłam nagrody, bo ostatnio w ogóle tego nie robiłam i nazbierały nam się tyle punktów. To jest trochę przerażające. Więc tak. Nimi kupiłam na pewno wytrawny nabywca, szybko się uczy, porywająca i to było celowe. Chyba tak. Te dwie cechy ze względu na to, że mam dla niej pewne plany. Możecie się już domyślać jakie. Jemu kupiłam chyba rzecz. To znaczy maszynę dla szalonego naukowca. Idealną. Klimatroniczna jednostka kontrolna doktora F. Więc... Tak, i on się zgubił. Dobra, zaraz muszę go ogarnąć. Także chciałam to postawić ogólnie w laboratorium, ale chyba nie można tego pod ziemią postawić. Wydaje mi się, że musi być na zewnątrz, więc chyba gdzieś tu to potem postawię. Komu co jeszcze kupowałam? Akalasowi kupiłam spostrzegawczy i szybko się uczy. Tu też bym chciała dziewczynkom kupić szybko się uczy. Konik jeszcze nie ma za dużo punktów. Jemu kupiłam nigdy nie mam mdłości. I mnie też. Także to by było na tyle. Sprawdźmy, dlaczego on się zgubił. Mam nadzieję, że reszta się nie zgubi.
No, oczywiście, że się zgubi. Ty jesz i ty idziesz do lodówki, okej. Dobra, to Nima pójdzie na górę i tutaj skorzysta z łazienki. O, może nawet się wykąpię. Weź kąpiel z bąbelkami. O. Wow, a Kalas ma już prawie urodzinę. Szybko rośnie. O kurde. No tak, oczywiście, odwołano szkołę. One mają takie kiepskie oceny, że... Zaraz to naprawimy naszą jednostką klimatyczną. Czekajcie, która to się znowu zgubiła? Ty w ogóle musisz iść do łazienki. Moja piękna. Ty się jeszcze nie zgubiłaś. Ty się z... Nie zgubiłaś się. No chodźcie, dziewczyny, na śniadanie. Ale ty nie poszłaś do łazienki w ogóle. O Boże, skorzystasz z tej. W ogóle zamówiłam sprzątaczkę. Na razie nie będziemy... Nie będziemy używać kościldy, bo któraś z naszych dziewczynek się boi. Która? To chyba ta neurotyczka, czyli Zoe. Nie wiem. Okej. Tak, i miałaś się przemienić z powrotem w normalne dziecko. Tak, swoją drogą. Ty jesz, dobra. Wszyscy zjedli. No ty nie musisz jeść. Ty poszedłeś... Aha. No posuń się, córce. O, wieczyście wierna. Ale już chyba miała tą. Nie wiem. Dobra, jeszcze tą akademię musimy odwiedzić. Czy ty masz jakieś okazje tutaj zaczęte? Chyba nie. Dobra, to wiesz co? Najpierw zrobimy analizę wszystkiego, co mamy. Trochę nam tego zostało. Analizuj wszystko. Potem to. Przetop. Analizuj wszystko. Analizuj wszystko. Boże, tych skał kosmicznych to ty się nazbierało tyle, że masakra jakaś po prostu. Analizuj wszystko. Przetop. Przetop. No! Dajcie mi. Okay. Przetop. Dobra, czekajcie. Nie ma, wiesz co? Pograj sobie na razie na tym swoim... O, albo naucz się żabich udek najpierw. A, ty też masz tu do analizy. O Boże, drogi. Okej, to tyle. Potem pograsz na surowym rytmotronie, jak da radę. Gdzie ty poszedłeś z tym? Dlaczego ty to... Aha. Ciekawie wygląda ta analiza. Nie wiedziałam, że to tak... Spoko. Tak, dziewczynki się zajęły. Aha, bawisz się w iglo. O Jezu. Weź, wyjdź tu, moje drogie. Koniątko.
tak? I potem ćwiczenia szybciutko. Okej, jak ci tam idzie? Czekajcie, dziewczyny, może ogarniemy trochę, bo ona chce odkryć eliksir jakiś. To może sobie spróbować poodkrywać. Co ty chcesz? Spłatać komuś psikusa? Dać przysmak Kukiemu? Więc Kuki. O, możesz go wyszczotkować nawet. Uczucia. Daj przysmak. Daj wąchać dłoń. Ty, co chcesz? Zbudować iglo. Chcesz mówić do Luny. A co lubi Luna? Siedzi sobie. Możesz ją też poszczotkować. Przy okazji. No nie, znowu. Czucie mów. Daj obłąchać dłoń. Daj przysmak. Możesz się z nią pobawić trochę. Aha, ty poszłaś do pokoju córki czytać. Spoko. Mam nadzieję, że nie zostawiłeś tam tej skały kosmicznej na biurku syna. W ogóle postawiłam mu zdjęcie, jak byli razem w przyszłości, aczkolwiek tego nie widać, że to jest z przyszłości, no ale... Niech ma. Nie, to chciałam. Wow. Jezu, co to za dźwięki? Aha, komuś kupiłam też ten telefon przyszłości, czy coś takiego, ale nie pamiętam komu, chyba Paramowi. Dobra, czy też masz coś jeszcze do analizy? To jeszcze musisz przetopić. Zobaczymy, co ci tam zostanie z tych wszystkich rzeczy. Okej, co jeszcze? Tomasz. Przy to wszystko. Tuż. To jeszcze też trzeba analizować. Włóż. No ale to wszystko było analizowane. Albo mi się wydawało, że było analizowane. Jej! Poznała łódka. Aczkolwiek ona nie będzie mogła tego za bardzo jeść. Chyba. I ktoś zrobi pranie w końcu. Goddammit. Jej! Wytrzyj kałużę. Chcesz przeczytać książkę, to czytaj. Przeczytaj coś szaleńczego. To może być. Ty się bawisz. Widzieć cmentarz podczas pełni. Spłatać komuś psikusa. Mówić historię o wróżkach. Nie mogę tu. A, tu jest szczękające zęby. Może być. Zobaczymy, czy jej wyjdzie. Ten jeszcze analizuje. Ona poszła grać. Dobrze. Mam nadzieję, że wszystko przeanalizowałaś. No, samotny konik, kurczę. Dobra, konik, wracaj. Zaraz spróbuję się tobą zająć. Tak, w pokoju córki. O! Zdobywa tytuł wytrzymałego konia. No, bo chcę zobaczyć, czy się uda psikusa zrobić w naszej małej wróżce.
Nie, dajcie mi spokój. Ojej! Chyba się nie udało. No gorącej głowy nie będę próbować nawet. Dobra, opowiedz jej śmieszną historię, może się nie będzie gniewać. A, i poprosił o ulepienie bałwana. Dobra, to zlikwidujemy na razie. Ale ty na chwilę przestań grać. Co, masz już pełne 10 punktów? Że tak dobrze ci idzie? Nie, no co ty. Gdzie jest nasz konik? Konik jest smutny. Trzeba się nim zająć. Uczucie daje połamać dłoń, przytul. Daj przysmak. Potem jeszcze damy marchewki. Gdzie ty znowu... Co ty znowu robisz? Zbadać próbkę naukową. To się przemień wilkołaka najpierw. Czy ty wszystko zrobiłeś, co było do przeanalizowania? Tu jeszcze ci zostało. Kalos się nudzi. Zbiera z tego słoneczka. O, pochuśtaj się. Co ty czytasz? Dziecko w drodze! Dziewczyno! Nie, 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 nie. Ty jesteś złem wcielonym, o ile dobrze pamiętam. A to swoją drogą. Tu mamy już pułapkę. Tu załóż pułapkę. Param, dlaczego ty znowu nic nie robisz? Miałbyś analizować. What? Żadne zabawy w piasku. Czy już wszystko przeanalizowałeś? Dlaczego tego się nie da analizować? Okej. Dobra. Konik chce marchewkę. Błagaj o marchewki. Tylko, że ja nie mam chyba marchewek. O nie! Świniak mu rośnie! Co za... Dobra, to nie będziesz błagać o marchewki. Spróbuj się pobawić piłką. Anima wróci. O, może ugotuj jakiś obiad. Nie ma tu tych... Dobra, nie będzie szarma. Tych żabich udek szukałam. No, potem możesz skorzystać. Słuchaj dowcipu. Nie. Ale nie mieliście lepić bałwana czy coś takiego? Tu chcesz jeździć. Bałwana z... Nany. A to jest przeanalizowane? Tak swoim drogą. Zrobiłaś w ogóle ten obiad? Chyba nie bardzo. No i tak cały dzień minął.
Ale spoko, jeszcze zrobimy co trzeba. Dzisiaj mam taką nadzieję. No, ten znowu pracuje. Mógłbyś skorzystać. Przed jedzeniem. O, śpiewa sobie. Słodko. Shana Bisa Din, Uma Nufa Ray, Nubu Kava, Tasinawa. Okej. No i ty chyba nie możesz tego zjeść, bo ty jesteś wegetarianką, więc sobie zjedz hot doga z tofu. A reszta idzie na posiłek. No, nie polepicie za dużo tego bałwana. Nie wiem, gdzie żeście zaczęły w ogóle. Chyba, że to jest... Nie, to nie jest to. Dobra, nieważne. I mam nadzieję, że się wszyscy dochrapią do tego talerza. W sumie on nie może jeść, no ale... Co tam, dla towarzystwa. Jeszcze idzie Zoe. O, jak miło, wszyscy przy stole. Redenima zaraz skończy, no ale... O, cała rodzina. Kalas taki osamotniony gdzieś tam na końcu stołu, nie? O. Nie, no mogła siedzieć jeszcze. Usiądź z rodziną. A, o Boże, to nie ty. Klikała mnie to, co trzeba. To zjedz, zjedz, zjedz. O, wszyscy się rozchodzą, no, come on. A miało być tak pięknie. Dobra. Ja bym chciała jedną rzecz jeszcze zrobić. Przede wszystkim chciałabym dziewczynki pozapisywać na jakieś zajęcia dodatkowe. Tylko gdzie to zrobić? Na komputerze na dole zrobię. Nie włączaj mi tu nic. Chodź tu. Będziesz pracować, moja droga. Co my tu mamy? Zapisz się na studia, to nie. O, zapisz dziecko na zajęcia pozalekcyjne. Na balet zapiszemy Zoe. A mogę od razu dwie? Mogę. Nie, fejt nie. Zoe. Wydaje się, że zostawił ci prezent. A, czekajcie. Prezenty jeszcze miałam garnąć. Param. Weź pocztę i przyjmij prezenty. O, Zoe jest zapisana na balet. Nie. Gdzie ty? Wiedziałam, że się... kobieto, czekaj no. Zapisz na scouting Fate, a Anna nie będzie chodzić na żadne zajęcie dodatkowe, bo ona jest zbuntowana i zła. A Kalasa nigdzie się nie da zapisać. To jest dziwne. A potem będziesz szukała profesji, moja droga. Param. Przyjmij prezenty. No mam nadzieję, że nie będę musiała czekać pół dnia na to. Hello, hello. O, dobra. Udało się. Olusia P2, pozdrowionka z Chin. Jak miło. Thank you.
miłego pobytu w Chinach. Flaszka silnego snu, jej. Ale dziękuję. I o, pakiet opieki. Dobra, to wysyłam teraz pakiet opieki, chociaż powinny być niespodzianki, no ale jeśli są, to muszę wykorzystać. Także proszę. Serdusia 1, 2, 3, 4. Ojej, jeśli będziesz tego używać, się zastracą przyjaciela. Teraz użyj, użyj. Chodzę nietagicznego klauna. Kurde, muszę to w końcu użyć, bo już 3 takie eliksiry mam, tylko nigdy nie ma czasu na to. Ale dziękuję bardzo za prezent, także postaram się go wykorzystać. Mycha 3, 5, 4, 7. Pakiet opieki, zestaw do sztuki ulicznej Mankiego. Bardzo dziękuję. Aż tylko niespodzianka, niestety. Nie ma pakietów. Amelia Simsy. Pakiet opieki, lampa stołowa. Bardzo dziękuję. Nasyłam prezent. Tosia 2202. Telefon Utopia. No i to już ostatni prezent na dziś. Także dziękuję wszystkim za prezenty i pozdrawiam. Wow. Para, możesz się z powrotem zmienić chyba. Coś jeszcze mieliśmy zrobić, nie wiem. Co robią dziewczynki? Będziesz skorzystać. Też się bawisz w iglo. Polep z Zoe. Że ona potrzebuje do łazienki, no. Już zapisałaś dziecko. Na tych zajęciach skupisz się na swoim rozwoju fizycznym. No nie, jej zepsuła komputer. Rozwoju fizycznym i umysłowym za pomocą sztuki skautingu. Dzięki temu uzyskasz podstawy umiejętności wędkowania oraz pokrewnictwa. Dobra, idę skorzystać z komputera w laboratorium. Dzisiaj normalnie nie znajdę tego, co chcę znaleźć. No, ty sobie czytasz. Co robi Param? Bawi się z dzieckiem. Zaprojektuj coś tu. Tak. Nie ma jej używania windy. Okej, nie łoczyni duchów. O! Jest, piosenkarka. Tak, bycie wokalistą skupia się na śpiewaniu, a w celu osiągnięcia prawdziwego sukcesu musisz umieć występować gdziekolwiek. Zacznij od śpiewania na napiwków na ulicy i szlagierów na imprezach, ale jeśli twój talent okaże się obiecujący, wkrótce znajdziesz się na drodze ku wyprzedanym koncertom i supergwiazdorstwu. Tak, postanowiłam Nimę przekształcić w piosenkarkę, ponieważ skończyła swoją karierę muzyczną i zawsze była związana z muzyką i zawsze kochała muzykę, więc postanowiłam pójść dalej i stworzyć z niej piosenkarkę. To tak się po prostu aż prosiło. Więc podejmij karierę. O nie, nazwę sceniczną teraz trzeba wymyślić. O kurczę. Dobra, dajcie mi chwilę, muszę się zastanowić. Okej, trochę czasu mi to zajęło. Ja zupełnie zapomniałam, że tu się wybiera nazwę sceniczną i kompletnie nieprzygotowana jestem. W każdym razie wybrałam White Angel. Ale nie jestem pewna, czy to można potem zmienić. Wydaje mi się, że nie, aczkolwiek głowy za to nie dam. Jeśli będzie się dało, to najwyżej to zmienia. Jak nie, to może tak zostać w sumie. Także... jesteś na dobrej drodze do
by stać się śpiewającą supergwiazdą, ale na razie masz tylko marzenia. Wykonywanie śpiewanych telegramów to świetny sposób ćwiczenia śpiewu i autoprezentacji przy jednoczesnym zarabianiu simoleonów. Tak. No nie, za mało płaskiej powierzchni. Dobra. Da się to wyłączyć. Czy już jest wyłączone? Wyłączone, dobra. Okej. Wow, fucking shit. Okej, rozumiem, że... O, to tu zostawił. Dzieci, spać. Jest już późno. Wszyscy muszą iść spać. Już nie siedź na tym tablecie. Moja droga. Tylko śpi snem złych. Ty też. O, ty może dla odmiany pośpisz tu. I ty idziesz spać tu. Okej. Kotki głodne. Potrzebujące drapać. W końcu nie wiem, czy jest pragnienie, czy nie ma. Ty nie potrzebujesz, ty nie potrzebujesz, ale możecie popolować. O. Zaczę się na ofiarę. Okej. Ty będziesz jeszcze... Dobra. Nima się wybiera na chwilę... Dobra, może być tu. Dobra. Muszę zobaczyć tego tragicznego klauna. A ten jeszcze skonstruuje... Ten sen się dostanie do łóżka. Świetnie. Możesz to schować. God damn it. Rozumiem, że nic nie jest do końca zanalizowane. O Boże, jakie to jest skomplikowane. Mam jeszcze 5 skał. Dobra, nieważne. Ty, spać. A ty... Kurde, co ja miałam? Aha, miałam pokazać wam tą maszynę. Weźmiemy ją tu, wyciągniemy. Gdzie ona jest? Chciałabym ją gdzieś mniej więcej tu ustawić. Przesuniemy na razie to. W ten sposób. O, może tak. Nie wiem, ślizgawka niech będzie tutaj na razie. Chciałabym zobaczyć, jak to działa. Zmień pogodę na słońce. Nie chcemy już śniegu. No, zatnijcie się jeszcze 15 razy. Dobra, najpierw przeniesiemy się tu. Czy ktoś tu jest? Może najpierw zobaczymy to słońce. Będzie łatwiej. Ona coś złapała, to miło. Ona się nie może bawić. Znaczy on nie może się bawić z tą piłką znowu. Po
poszła sobie oglądać. Zobaczmy. Szalony naukowiec i maszyna do pogody. Okej. Okay. Skomplikowane para. Wow. Promień świetlny. Ciekawe, czy się udało. Będzie ścina. To działa! Param zapamięta dzień, gdy przestał się przejmować zawieraniem parasola. A dobra, możemy opublikować, jeśli się uda. Nie będzie ścinać. Chrząszcz centkowany. Ciekawe, czy taki już mamy. No, proszę. Jestem ciekawa, jak ten tragiczny klaun działa. Ciekawa, czy zamienia się w klauna i po prostu będzie płakał cały czas. Czy coś. Tak jak ten klaun z jedynki. No, Simsy. Złe Simsy. Chcemy już grać. O, dzięki. Ojej. Nasze dzieci są znane. To jest przerażające. Dobra. Chcemy zobaczyć tu. Czy tu ktoś jest? O, ja nie mogę, prawda? Nie wiem, gdzie jeszcze ktoś może być. Chyba, że tu polecimy. O, jemy. Ty idź spać, mój drogi. Ale najpierw wezwij technika, potem idź spać. Tak w ogóle mamy dzień śnieżynek. Ciekawe, czy będzie słońce w ten dzień śnieżynek. Będzie ciekawe. O, powinniśmy już kończyć. Więc zaraz to zrobimy, tylko sprawdzę tego tragicznego klauna. No. No, gdzie idziesz? Chodź tu. Przyjazne powitanie. O nie, to za to dostaniesz tego. No, ale nie mogę go użyć na kimś. Mogę tylko użyć na sobie. Też mogę użyć na sobie. Za bardzo się boję tego użyć na sobie. Zombifikacji też. No chyba, że on się nie liczy i nie może być uznany za taką osobę do tego. Dobra, to spróbujemy najwyżej następnym razem. Także nie ma, tylko wrócić do domu i pójdzie spać. No, a my kończymy. Także to by było wszystko na dziś. Dziewczynki zostały zapisane na zajęcia pozalekcyjne. Miejmy nadzieję, że następne zajęcie się odbędą. Tatuś już o to zadbał, żeby w ogóle zajęcia były w szkole. I miejmy nadzieję, że nie będzie aż tak śnieżnego dnia, chociaż obawiam się, że może być w ogóle lato się nam zrobić, no ale cóż, mówi się trudno. W każdym razie... Tak, dziewczynki zostały zapisane. Wszyscy mają już pokoje swoje, także jesteśmy wypasieni. No.
Nima znalazła nową pracę. No, to kończymy. Także dzięki za obejrzenie i do usłyszenia następnym razem. Pogrywamy z Simami. Cześć!